Witam Państwa, plantacja cebuli zimującej w gruncie, ta sama co zawsze, zaraz Państwo zobaczycie jak. Producent nie za wiele zrobił, nie zdążył poogarniać pewnych tematów, natomiast to co się udało zrobić, zrobił stymulację wzrostu preparatem Terasorb Complex w ilości już litra na hektar. Cebula wygląda w miarę dobrze, natomiast obawiam się o to, że za chwilę może się zrobić dosyć dużo z tym felium, dlatego prosiłem producenta, żeby zakupił produkt Ion Blue. Niestety nie udało się, być może się uda to zrobić i opryskać cebulę. Zobaczymy jakie będą po tym efekty. Powinno zostać plantacja wyczyszczona. Myślę, że przyszły tydzień, koniec przyszłego tygodnia trzeba będzie zastosować już produkt Signum z siarczanem magnezu. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo zaczyna się robić sucho, jest w miarę ciepło i za chwilę może się nasilić, właśnie mogą się nasilić objawy z tym filium. Na to trzeba zwrócić uwagę. Tą plantację też należałoby delikatnie już podlać, bo zaczyna się robić twardo i sucho, tak? Dlatego też jakaś tam nieduża ilość wody, 10, 12 do 15 litrów na metr kwadratowy tutaj by się przydała. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa, pole cebuli zimującej w gruncie. To samo co zawsze. Zaraz Państwu pokażę jak ta plantacja wygląda. Według mnie poprawia i według producenta też poprawia się bardzo ładnie. Proszę zobaczyć. Była podlana, było zastosowane drugi raz stymulacja wzrostu produktem Terasorb Complex i fosforynem potasu. Teraz producent ma zrobić jeszcze raz podlewanie, ale wysypać niewielką ilość hydrokompleksu na takie kawałki, gdzie jest ta cebula troszeczkę słabsza, a na całość po 100 kg sale tramonowej ma podlać. Zastosować Wing P w ilości litra na hektar, żeby nie rosły chwasty. Plantacja jest czysta, więc fajnie byłoby, żeby następne chwasty nie wschodziły. I ponieważ są już jakieś pierwsze oznaki na tych najstarszych liściach, jakby to było z tym filium, więc tutaj będzie stosowane Signum z siarczanem magnezu i z protektorem. Signum kilogram, 3 kg siarczanu magnezu, 150-200 ml preparatu protektor, żeby to ładnie przykleić, żeby nie zostało nigdzie spłukane, tak? To powinno generalnie na ten czas wystarczyć i tak jak mówiłem, trzeci raz stymulacja po podlaniu 0,7 Terasorbu, do tego krypter i cebula powinna dalej ładnie rosnąć. Tak wygląda cała plantacja. Zapraszam do oglądania innych filmów z uprawy warzyw gruntowych, jak również tej plantacji.